Dzień dobry. To żeby więcej presji na Marcinie wywierać, to powiem tak, reprezentacja Polski osiągnęła wielki sukces, ale mam nadzieję, że tref osiągnie większy. To znaczy nie tylko, że wejdzie do fazy play-off, ale jeszcze no, przesunie się troszkę wyżej, czego reprezentacji Polski do szczęścia zabrakło. Chociaż szczęście było bardzo, bardzo bliskie. Także, żeby nie wywierać presji na Marcinie. Z tej strony patrzę, że moglibyście tu kiedyś zagrać na tych deskach. Chyba, że będzie Marcin zaśpiewać razem z kapitanem, to musicie wybrać. Ale tak, dziękując bardzo firmie Tref, który pan Marek Wierzbicki jest także przedstawicielem, ale innych sponsorom, którzy w tym roku wspomogli firmę Tref Miasto, IGPC-owi, są nowe firmy energetyczne. Także mam nadzieję, że udało się zbudować dobry zespół. No i życzymy oczywiście trenerowi, żeby jak się już będzie denerwował, jak na ostatnim sparingu, nie będę mówił co więcej robił, to żeby był to taki efekt właśnie na tym sparingu, to żeby to była wygrana. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na tej konferencji przedsezonowej. Sezon, który nadchodzi, jest dla nas bardzo ważny. O poprzednim sezonie dużo już powiedziano i napisano i nie chciałbym już o nim mówić. Chciałbym zamknąć, odkreślić ten okres kreską grubą i mam nadzieję, że ten nadchodzący sezon będzie bardzo udany i będzie takim bardzo udanym sezonem, jeżeli chodzi o naszą 25-letnią historię naszego klubu. W czerwcu podjąłem decyzję o tym, że przedłużymy umowę z naszym pierwszym trenerem Marcinem Stefańskim. Zbudowaliśmy drużynę w ramach naszego budżetu według założeń, które określił nam Marcin. Myślę, że drużyna jest bardzo ciekawa. Podczas meczy przedsezonowych osiągnęła przyzwoite wyniki. Transfery, których dokonaliśmy, wydają się bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że charakter Marcina, jego nieustępliwość, zawziętość, którą wykazywał przez 10 lat swojej gry dla naszego klubu, przeleje na zawodników i osiągną oni znacznie lepszy wynik niż w zeszłym sezonie. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim sponsorom, którzy pozostali z nami. Dołączyło do grona tych sponsorów kilka nowych firm, które poznacie Państwo w trakcie sezonu. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni, bo to dzięki nim możemy prezentować świetny basket tutaj w Trójmieście. Szanowni Państwo, liczę na to, że sezon sportowy zakończy się najwcześniej na początku maja. To oznaczałoby, że dotarlibyśmy do kolejnej, tej drugiej fazy rozgrywek ligowych. Tego sobie i nam wszystkim życzę. Dziękuję. Dziękujemy Panie Prezesie. Dwa słowa. Podjęliśmy taką decyzję, to jest z Panem Prezesem, na wniosek Pana trenera, że Pan trener był na kampie, czyli sam się szkolił w Hiszpanii. To chyba, tak? Czy to Hiszpania, czy było chyba Hiszpania? Także dobry, tam między innymi spotkał się z naszym bardzo dobrym trenerem Tabakiem, którego też, no myślę, że to jest też ważne, żebyśmy sami się szkolili. Nie zabrał nas niestety ze sobą. Jeśli chodzi o sezon przygotowawczy, więc może od tego zacznę, żeby trochę może opowiedzieć. Mieliśmy szczęście, nie mieliśmy zbyt dużo kontuzji, tylko Karol Kamiński wypadł nam na jakiś okres czasu, więc mieliśmy możliwość przygotowywania się. Zawodnicy z zagranicy amerykańscy przyjeżdżali tam z tygodnia na tydzień, także ten cały, powiedzmy, miesiąc mieliśmy wszystkich na przygotowaniach. Sparingi różnie nam wypadły, ale tak naprawdę to sparingi w lidze trzeba wygrywać. Kto wygrywa sparingi, ten nie wygrywa w lidze. To takie założenie zawsze jest i to się z reguły sprawdza. Pamiętam jeszcze sezon za Zorana Marticza. Wygraliśmy wszystkie mecze sparingowe, a później mieliśmy bilans 0-8, także na razie to określamy grubą kreską. Oczywiście wyciągamy wnioski. Tutaj może kapitan potwierdzi, że trochę tego widea mieliśmy, analizowaliśmy nawet dzisiaj. Także ja jestem bardzo zadowolony z zakresu przygotowawczego. Jeszcze paru zawodników musi pewne rzeczy zrozumieć, o co nam chodzi, przede wszystkim w obronie, bo naprawdę, jak sami widzicie, pokazaliśmy to w tych grach przedsezonowych, że bardzo duży mamy potencjał w ataku.
Mamy 10 chłopaków, którzy każdy może rzucać i zdobywać punkty. Też trzeba zrozumieć tą filozofię w obronie. Dopracowujemy to i mam nadzieję, że z każdym meczem to będzie wyglądało coraz lepiej. Jeśli chodzi o założenia, jakie mamy cele, to powiem tak, no, ja jestem ambitny. Myślę, że każdy z nas i kazałem chłopakom sobie nad łóżkiem powiesić kartkę play-off 2020, żeby to wizualizowali, ale wiadomo, że to wszystko trzeba wziąć na parkiecie i nie powiem wam, ile będziemy mieli zwycięstw. Tak naprawdę koncentrujemy się nad pierwszym spotkaniem, dla nas bardzo ważnym, bo przyjeżdża do nas Szczecin, który jest jednym z pretendentów do tego, żeby być nawet w czwórce. A jakby może pójdę dalej i już pójdę z promocją, to zapraszam co prawda do Gdyni, ale w drugiej kolejce mamy derby z Arką, więc myślę, że ten sezon dosyć ciekawy się zaczyna dla trójmiejskiej i przede wszystkim dla nas, sopockiej koszykówki. Dzień dobry, witam również wszystkich serdecznie. Ja może troszeczkę tak od środka opowiem, co my zawodnicy czuliśmy w tym okresie przygotowawczym. Na pewno to była dla nas ciężka praca i my cieszymy się, że ten okres przygotowawczy się powoli kończy, bo wiadomo, jak to jest dla nas zawodników, jest to taki najcięższy okres przede wszystkim fizycznie. Cieszymy się bardzo z tego, że zaczynamy już te właściwe mecze, rozgrywki ligowe. Mam nadzieję, że dostarczymy wszystkim, przede wszystkim kibicom, ale również pracownikom klubu, sponsorom, a również sobie dużo radości, dużo frajdy z tych meczów, przede wszystkim z wygranych spotkań. I tych zwycięstw będzie dużo, dużo więcej niż w poprzednim sezonie. I nasza gra będzie również dużo lepsza, a myślę, że mamy ku temu możliwości. Mamy fajny zespół, w którym jeszcze drzemią duże rezerwy i będziemy się starali z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień, z treningu na trening poprawiać naszą grę i wierzę w to, że może nas to zaprowadzić daleko w tym sezonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zapomniałem, bo tutaj razem z Markiem też poza naszymi wspomnianymi głównymi sponsorami jak Tref Sopot czy Miasto Sopot. Razem trochę jeszcze udało nam się na sam koniec, że tak powiem, wychodzić pieniędzy, dlatego też serdecznie dziękuję tym sponsorom, o których będziecie w trakcie sezonu wiedzieć. Chciałem im serdecznie podziękować, że bo oni już nas wsparli i nam pomogli z tym, że ten, powiedzmy, większy budżet na zawodników był. Dziękuję bardzo.